Witam serdecznie, drodzy bracia, siostry w Chrystusie, w kolejnym aceranku. Sam się zastanawiam, kiedy to będzie ten ostatni aceranek. Ale jak na razie, póki Bóg daje siły i nie brakuje mi gorliwości i trzeźwości umysłu, no to ciągniemy. Tak daleko i tak głęboko, jak tylko jest to możliwe. Kiedyś w zamyśle było, że żeby powstało 365 odcinków na każdy dzień roku, ale jak widać po numeracji, to już w zasadzie zbliżamy się powoli do 2 lat możliwości codziennego słuchania. No ale cóż, to zostawmy takie dywagacje naszemu Bogu. Ja tylko cieszę się, że coraz więcej ludzi słucha i coraz więcej ludzi komunikuje się ze mną w pozytywny, ale też w negatywny sposób co do treści tychże aceranków. Za wszystkie uwagi dziękuję. Natomiast bardzo, bardzo proszę, szczególnie moich przeciwników, moi kochani przeciwnicy, no naprawdę, no, trochę kultury w wypowiedziach. No przecież chyba nam wszystkim zależy, żeby się komunikować na jakimś sensownym poziomie. Ale nic, sięgamy do listu do Filipian. Temat dzisiaj jest bardzo ważny i powinniśmy sobie dać te kilka minut na takie zatrzymanie się, zastanowienie się, przemyślenie tego, co usłyszymy, a przede wszystkim tego, co zostało zapisane przez cały dzisiejszy dzień. List do Filipian, rozdział 1, zaczniemy od wersu 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii. W tym jednym wersie jest pewien kluczowy fragment, można powiedzieć, taki jeden z kamieni milowych Nowego Testamentu, jeśli chodzi o nauczanie, który warto raz jeszcze wspomnieć, a przede wszystkim zapamiętać i zacząć się nad nim poważnie zastanawiać. Otóż Biblia uczy nas, że nasze życie ma być godne Ewangelii Chrystusowej. Zdaję sobie sprawę z tego, że różnimy się w pewnych kwestiach teologicznych, ale myślę, że wszyscy tym razem się zgodzimy co do jednej rzeczy, że uczeń Jezusa Chrystusa to nie jest jakiś tam przeciętny człowiek, to nie jest ktoś, kto nie wyróżnia się spośród tłumu, ale jest to człowiek, który nie tylko werbalnie deklaruje swoją przynależność do Jezusa Chrystusa, ale to jest człowiek, który rzeczywiście każdego dnia żyje jak uczeń Jezusa Chrystusa i to zarówno w sferze słowa, jak i w sferze decyzyjności, uczynków, w sferze myśli, no tu już weryfikacja należy do samego zainteresowanego. I część przynajmniej tego jego życia jest weryfikowalna poprzez publiczność, poprzez ludzi, którzy na to patrzą, zarówno wierzących, jak i niewierzących. I czego się spodziewamy po takim człowieku? No, że jest wyjątkowy, podobny do Chrystusa. Na tym właśnie polega prawda o tym, iż mamy być godni Ewangelii Chrystusowej. Nie chodzi o to, że mamy zasłużyć sobie na takie życie, ponieważ zbawienie, jak wiemy, jest z łaski, ale jeżeli już zostałeś zbawiony, przyjacielu drogi, to niech twoje życie będzie godne tej łaski, której ci udzielono. Tej niezasłużonej życzliwości, co dosłownie oznacza łaska, której ci naprawdę użyczono bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wstępnych zasad. Po prostu Bóg się nad tobą zlitował i tyle.
Tutaj niestety w tym miejscu może dojść do pewnych problemów, bo część, szczególnie ludzi wyznających kalwinizm, chociaż gdyby to Kalwin wiedział, to by ich pogonił kijem, twierdzi, że jak człowiek żyje, później to już nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia, ponieważ jak jest zbawiony raz, to na wieki. Zbawiony nie jest się raz, ani dwa, ani pięć razy, tylko z łaski. Z łaski. W naszym rozumieniu może jest to raz. Ja tego nie wiem. Ale Bóg nie podlega naszej logice. I Bóg zbawia z łaski, a nie raz. Więc jeśli Bóg zbawia z łaski, to zachowuj się jako ktoś, komu okazano łaskę. Ja bardzo przestrzegam wszystkich, którzy są przekonani o tym, że jak są zbawieni, to hulaj dusza, piekła nie ma. Ponieważ mamy taką piękną, czy to przypowieść, czy podobieństwo, które mówi o tym, że pewien człowiek był dłużny ogromne pieniądze i jego pan wezwał go, aby oddał mu te pieniądze. Ale ten zaczął płakać i błagać go o przebaczenie. I pan się zlitował. I z łaski darował mu cały dług. Nie powiedział mu, dobrze, to rozłożymy to na raty. Może będziesz to dłużej spłacał. Może nawet twoje dzieci czy wnuki. Powiedział, nie, to ja ci daruję wszystko. Wszystko. I co zrobił ten człowiek? Odchodząc oczywiście był rozradowany, no bo trudno się nie cieszyć. Ale kiedy spotkał człowieka, który był mu dłużny marną kwotę, ułamek, nieistotny ułamek tego, co sam był winien swojemu panu, no to go do więzienia zaprowadził za to, że nie chce mu oddać pieniędzy. I co zrobił ten pan, który darował mu dług? Powiedział, no nie mogę już nic zmienić, bo ja ci darowałem dług. No nie mogę cię teraz do więzienia wrzucić, nie mogę ci w ogóle nic zrobić tak naprawdę, bo sam się zobowiązałem. Nie, pan powiedział, jazda z nim do więzienia. Natychmiast. Wcale nie było ważne to, co stało się wcześniej, a nawet powiedziałbym, że było to obciążające dla tego człowieka, ponieważ wyraźnie mu pan powiedział, to ja ci darowałem wszystko, darowałem ci ogromne pieniądze, a ty taką drobną sumę nie chciałeś darować temu, który ci był winien? Natychmiast do więzienia. Ja bardzo przestrzegam ludzi, którzy są tacy pewni, że mogą sobie później dowoli grzeszyć i dowoli żyć, jak im się podoba, żeby nie skończyli w więzieniu. A tak się stanie na pewno, jeżeli zlekceważysz to cudowne zbawienie, które otrzymałeś od Boga. Nasze życie ma być godne Ewangelii. Jeżeli ktoś żyje podłym życiem i głośno mówi, że należy do Jezusa, to powiem wam, jestem przekonany, że Bóg tego tak nie zostawi. Jestem przekonany, że ten człowiek umrze szybko, a często może to być śmierć, która wstrząśnie innymi ludźmi. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, tak mówi Biblia. Nie da z siebie kpić. Apostoł Paweł dalej pisze o tym, że chciałby ujrzeć Filipian stojących w jednym duchu i wspólnie w jednej myśli walczących razem o wiarę czy za wiarę Ewangelii. Często list do Filipian nazywany jest przez komentatorów Biblii listem miłości. Rzeczywiście w tym liście jest wiele fragmentów, które mówią wprost o miłości i mówią to w taki sposób, że ktoś, kto ma serce otwarte dla Boga, właściwie nie ma nic do powiedzenia, za wyjątkiem, Panie, przebacz mi, zlituj się nade mną. Filipianie mieli jakiś problem zewnętrzny czy wewnętrzny, trudno w tej chwili się w to zagłębiać. Ale byli ludzie, którzy chcieli rozbić jedność tego kościoła, którzy chcieli rozbić miłość tego kościoła. Paweł mówi, nie, macie stać w jednym duchu. Macie wspólnie podjąć walkę
za wiarę Ewangelii. To oznacza, że ci ludzie mieli się wzajemnie wspierać, mieli stać za sobą we wszelkich sytuacjach, mieli o sobie nawzajem pamiętać, mieli sobie pomagać, mieli stać w modlitwie, ale też mieli stać w codziennym życiu za sobą. Po stronie Ewangelii, przeciwko tym wszystkim, i tak mówi 28 werset, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, a więc przeciwko tym wszystkim, którzy rzeczywiście występowali przeciwko nim i stosowali różnego rodzaju zasady. Dziwne, no bo jeżeli jest mowa o zastraszaniu, no to sam ciekaw jestem, jakich używano argumentów. No były to czasy oczywiście prześladowań Kościoła, więc nie trudno sobie wyobrazić, że być może straszono donosami, być może straszono tym, że oskarży się tych ludzi o cokolwiek tak naprawdę. Co prawda rzymskie prawo wcale nie było takie niesprawiedliwe, jak się niektórym wydaje. I samo doniesienie na kogoś, że jest złodziejem, oszustem czy bandytą, niczego nie załatwiało, ponieważ rzymskie prawo wymagało dowodów. I zwykle ich nie było, no ale zawsze człowiek się mógł denerwować, zawsze mógł się ktoś wystraszyć, a więc były sposoby na to, żeby ludzi zastraszać. Ale jeśli Kościół stał jedności, jeżeli ludzie za sobą wzajemnie stali i wspierali się wzajemnie, jeżeli byli dla siebie nawzajem zachętą, to dla przeciwników oznaczało to klęskę i zgubę. A dla Kościoła oznaczało to ratunek i to od Boga. Dlatego, że zapisano tutaj dla was zbawienie i to od Boga, co dosłownie oznacza ratunek i to od Boga. Ratunek mógł być właśnie z tych wszystkich przeciwności, jak też i ten wieczne zbawienie, które ci ludzie poprzez swoją żywą wiarę, nieustępliwość w chodzeniu w Ewangelii nieustannie kultywowali. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Oj, to jest coś bardzo niepopularnego. Cierpieć? Przecież Ewangelia jest taka piękna, jest zapowiedzią cudownych, miłych rzeczy, wspaniałych. Co tu ktoś znowu o cierpieniu jakimś mówi? Jeżeli ktoś uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa, nigdy w życiu nie doświadczył cierpienia, to mogę to ze stuprocentową pewnością powiedzieć. Ten człowiek nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic wspólnego nie masz z Bogiem. Dlatego, że człowiek, który uwierzył Jezusowi na świecie, którego księciem jest diabeł, natychmiast jest na celowniku księcia i jego demonów. I gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boża moc, które nas chronią, to diabeł by nas zniszczył, wdeptał w ziemię. Ale nic nie może zrobić. Apostoł Piotr opisał to tak bardzo pięknie, mówiąc, że diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący. Dlaczego? Skąd ten pomysł? Dlatego, że w ten sposób lwy polują. Najpierw namierzają stado. My jesteśmy świetnym stadem do ataku. Owce niemal bezbronne. Nie zastanawiało was nigdy, dlaczego te bezbronne owce nie są natychmiast rozszarpane i zabite? Właśnie dlatego, że Bóg postawił straż. Lew chodzi wokół i szuka. Czego szuka? Szuka nie sposobu na to, żeby się przez tę straż jakoś tam przedostać, bo tutaj nie ma żadnej możliwości, ale szuka kogoś chorego, słabego, głupiego, kto z własnej nieprzymuszonej woli wyjdzie poza obręb tego strzeżonego terenu. I wtedy diabeł się dobiera do niego, tak jak wtedy lew dobiera się do zwierzęcia, które odłączyło się od stada. Takie zwierzę nie ma raczej żadnych szans. Dlaczego Biblia, kiedy naucza, że pewnych ludzi należy
usunąć z kościoła i oddać szatanowi, to ludzie natychmiast podnoszą jęk i płacz, że to jest w ogóle straszne, że tak nie powinno się mówić. No dobrze, jeżeli Biblia tak mówi, to co, jesteśmy mądrzejsi od Biblii? Ale czego Biblia wtedy uczy? Biblia mówi po prostu, że takiego człowieka należy oddalić z tego terenu, który jest zabezpieczony. Jak nie chce tam żyć. Jeżeli nie chce stosować zasad, które Bóg ustanowił, to niech idzie i niech smakuje zasad, które diabeł ustanowił. Jak dostanie w kość, a kocha Boga, to wróci. A jak nie kocha Boga, to po co taki człowiek w kościele? Czemu ma służyć jego obecność? Chyba tylko niszczeniu kościoła. Przecież ci przeciwnicy, o których tutaj czytaliśmy wcześniej, nie brali się jedynie ze świata, ale byli na pewno po części pochodzący z kościoła. To dlatego ludzie wierzący są narażeni na cierpienie. Dlatego, że w walce zawsze się odnosi rany. I to jest prawda. Czasami odnosimy te rany z głupoty, ale w walce. Czasami odnosimy te rany tylko dlatego, że jeszcze nie umiemy walczyć i pchamy się tam, gdzie nie powinniśmy się pchać. I odnosimy rany. To boli. Cierpimy. To nie są jakieś iluzoryczne wydarzenia, ale to się dzieje naprawdę. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy już dojrzałymi duchowo ludźmi, to też cierpimy. Ale wtedy nasze cierpienie, jeśli tak można powiedzieć w ogóle, jest z tych bardzo szlachetnych. Dlatego, że w jakimś sensie naśladujemy w tym cierpieniu samego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo cierpimy, patrząc na umierający świat. Chrystus dlatego poszedł na krzyż, bo widział cierpienie tego świata. Widział ból ludzi. I wiedział, że jeśli On nie uczyni niczego, to ci ludzie po prostu poginą wszyscy. I tak jest z ludźmi, którzy są dojrzali duchowo. Oni są gotowi poświęcić siebie. Oczywiście już nikt nie musi przelewać krwi ku zbawieniu innych. Ale przelewamy krew jako świadectwo dla innych, jeśli jest taka potrzeba. I wcale nie jest powiedziane, że w naszym kraju nie będziemy przelewali tej krwi, że w Europie nie będziemy przelewali tej krwi. Na naszych oczach dochodzi do tak głębokich zmian, tak drastycznych zmian i tak szybkich zmian, że nawet kiedy myślimy o tym, co będzie za miesiąc, za rok, no trudno zorientować się, w którym kierunku ten świat się będzie poruszał. Ja mogę wam prywatnie powiedzieć, że jestem głęboko wierzącym człowiekiem w to, że w Polsce do Polski przyszło przebudzenie. Ono może i dzisiaj jest nieśmiałe, może nie jest dzisiaj falą, ale to, co najważniejsze, to dzisiaj wykluwają się kadry tego przebudzenia. Dzisiaj wychowujemy przyszłych przywódców, pastorów, diakonów, starszych. To się dzieje w wielu miejscach. Aby wtedy, kiedy przyjdzie fala, kiedy dziennie będzie powstawało kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt zborów, byli ludzie, którzy będą mogli usługiwać. A to się wszystko łączy z cierpieniem, z wyrzeczeniem się, ze zrzeczeniem się wielu przywilejów, które no chociażby wynikają czy to z wieku, czy to ze statusu społecznego, czy to z majątku, który ktoś posiada. Ludzie się po prostu zrzekają tych praw na rzecz służby Jezusowi Chrystusowi. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Kochani, zbyt często mówimy, nie patrz na ludzi, patrz na Jezusa. To jest prawda, ale to jest taka, wiecie, prawda, która niczego nie wyjaśnia. Ponieważ to jest oczywiste, że mamy patrzeć na Jezusa. Ale na Jezusa patrzymy w wierze. Natomiast na ludzi, kiedy patrzymy na ludzi, nie potrzebujemy wiary. Potrzebujemy czego? Świadectwa. Bo stąd czerpiemy zachętę, stąd czerpiemy nadzieję. Dlatego Paweł napisał, staczajcie ten sam bój, w którym mnie widzieliście, a więc oni mogli obserwować apostoła, mogli przyglądać się jego życiu,
mogli weryfikować wszystko, czego nauczał. Mogli z nim rozmawiać, mogli zadawać mu pytania. Paweł był taką świecącą lampą, zgodnie z zapowiedzią Jezusa zresztą. Każdy wierzący człowiek takim jest. Ale był człowiekiem z krwi i z kości, podobnym do nich. Chrystusa poznawali w wierze. Pawła oglądali na własne oczy. Czy ludzie, którzy oglądają cię na własne oczy, mają zachętę? Czy ci, którzy szukają Chrystusa, są zbudowani? Nie przejmujcie się opiniami ludzi, którzy nie kochają Boga. Oni nie są zadowoleni z tego, że ktoś żyje świętym życiem, że ktoś jest gorliwy, że ktoś twardo stawia fundamentalne sprawy. Tacy ludzie nie są zadowoleni. Nie szukajcie u tych ludzi poklasku, bo nie znajdziecie. Chyba, że staniecie się tacy jak oni. Ale wtedy wami pogardzą, bo zobaczą, że nie macie szacunku do siebie nawet. Przyglądajcie się tym, którzy służą. I patrzcie na koniec ich życia. Przyglądajcie się, jeżeli ktoś służy 5 lat, to dobrze, że jest to dobry sługa. Ale jeśli służy 10 lat wiernie, no to trzeba naprawdę mieć dla niego duży szacunek. Jeśli służy 20 lat Bogu, 30, 40 czy 50 lat, oj, to taki człowiek powinien cieszyć się nieprawdopodobną wręcz estymą w Kościele. I nawet jeśli powie coś twardo i będzie to trudne, to Boży ludzie przyjmą to z pokorą i przyjmą to z szacunkiem, bo wiedzą, że za tym człowiekiem stoi wierna, długoletnia służba. Kochani, niech nas wszystkich Bóg błogosławi. I pamiętajcie, niech nasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej.